Witam was bardzo gorąco w programie, w którym co tydzień przedstawiam właśnie wam trzy wiadomości, o których w tym tygodniu musicie wiedzieć. Wiadomość numer 1. Od jakiegoś czasu cała Polska żyje sprawą pytona, który terroryzuje Konstancin. A kilka dni temu Augustów został nawiedzony przez niedźwiedzia, czyli przez misia. Po co jest ten miś? Właśnie, po co? Otóż to... Nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Ale jak się okazuje, nie tylko my mamy problemy z groźnymi zwierzętami, bo w Rzymie grasuje groźny krokodyl, czyli po włosku cocodrillo. Quando in acqua ho visto un cocodrillo. Krokodyl w Rzymie. No i już sobie wyobrażam, jak niebawem będzie wyglądał włoski YouTube. O kurwa, płynie mi do... Uciekaj kurwa stąd, kieraj mnie. Wiadomość numer 2. Pamiętacie, jak jeszcze niedawno opowiadałem wam o wielkiej aferze między Piotrem Żyłą a jego żoną? Justyna Żyła na swoim Instagramie napisała wtedy tak. Tak, to prawda, ten wasz wspaniały Piotr Żyła zostawił mnie, dzieci, bo nie potrafi żyć w rodzinie. Niestety ta historia ma ciąg dalszy. Będę czytał. Uwaga, to jest jedno zdanie. Wyznaczone dni, jak powiedziałeś, jesteś ojcem, reszta cię nie obchodzi, że nagrywasz mnie tym fajnym sprzętem, że wspominałeś, ile razy prosiłam, żebyś z mamusią nie przyjeżdżał, żebyś usiadł normalnie, wypił kawę i porozmawiał, żeby nasze dzieci po kątach nie spały u twoich rodziców, że nie zabierzesz ich do swojego mieszkania, bo twoja dziewczyna się nie godzi, że pomału z naszego domu wynosisz wszystko i że w dzień ojca, jak Karolinka biegała za tobą z prezentem, to ty z twoją mamą uciekaliście z twoimi pucharami. Koniec cytatu. Po pierwsze. Instagram jako miejsce do komunikacji z byłym mężem. Kurwa! Po drugie, wydaje mi się, że pani Justyna opuściła kilka lekcji z interpunkcji i z języka polskiego. Bo gdy czytałem te słowa, to przypomniał mi się ten facet. Będę go zjadł. Wiadomość numer 3. I to jest naprawdę absurdalny news. Na lotnisku w Michałkowie trwają obecnie Mistrzostwa Świata w lataniu szybowcami. Niestety jeden z zawodników, Argentyńczyk, nie zdołał dolecieć do lotniska i wylądował w szczerym polu wśród pracujących rolników. O kurwa! Jaka była ich reakcja? Pogonili go widłami, poszczuli psami? Nie, moi drodzy. Typowa polska gościnność. Poczęstowali wódką i zagrychą. Argentyńczyk w polu witany przez rolników z wódką. Czy ta scena czegoś wam nie przypomina? No i w pizdu i wylądował. A na koniec mój ulubiony cykl, w którym co tydzień prezentuję wam jedną pozytywną wiadomość tego tygodnia. Dobra wiadomość na koniec programu. Krótko i na temat. Piłkarze reprezentacji Chorwacji dostali łącznie 25 milionów euro premii za sukcesy na Mistrzostwach Świata. Całą kasę przeznaczyli na cele charytatywne, bo uznali, że od zarabiania to oni mają klub. Komentarz może być tylko jeden. Brawo, kurwa! I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek programu, w którym co tydzień prezentuję właśnie wam trzy wiadomości, o których w tym tygodniu musicie wiedzieć. My widzimy się jak zwykle, a nie jak zwykle, bo jadę na wakacje i nie będę nic nagrywał. Widzimy się, jak wrócę z wakacji. Tymczasem możecie zostawić lajka, możecie skomentować ten film, a byłoby fantastycznie, gdybyście zostawili subskrypcję. Do zobaczenia, pa!